może pan powiedzieć. W 2009 roku pan prezydent otrzymał decyzję z wyborem natychmiastowej wykonalności, która nakazywała wyłączenie z użytkowania budynku przy ulicy Śmiłowskiego 35. Nakazano również wykonanie oznakowania tego terenu. Powodem wydania decyzji był stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Do dnia dzisiejszego mieszka tam rodzina, która zgodnie z przedmiotową decyzją pan prezydent miał zapewnić aktem zastępczym. Po otrzymaniu apelu Radia Bary w dniu wczorajszym byłam w tym budynku, wyszłam stamtąd w szoku. Pomimo, że widziałam już niejedno, takiego stanu budynku trudno było sobie wyobrazić. Proszę o odpowiedź na pytanie. Więc jeżeli pytanie brzmi, czy pan prezydent zabezpieczył lokal zamienny dla najemców tego budynku, odpowiedź brzmi tak. Mamy dwóch najemców i dwóch najemców odebrało klucze do lokalu zamiennego. W jednym przypadku lokal socjalny, w drugim przypadku lokal do remontu kapitalnego. Od 2009 roku gmina prowadzi postępowanie, wzywając najemców do złożenia wniosku. Poinformowała również powiatowego inspektora o tym, żeby ustanowił kuratora masy spadkowej i od 2009 roku do nadal prowadzone było postępowanie. Pierwszy raz w 2014 roku pani najemczyni zgłosiła się z jednym z państwa radnych, z panem radnym, kilka tygodni temu. W tym roku pani się zgłosiła dopiero po mieszkaniach. W tym roku nie skorzystała pani z możliwości mieszkania w Wojsku. Mówiła, że jeden wniosek był 12 i był błędny i drugi był teraz. A jeśli chodzi o rozumiem panią, rozumiem, że pierwszy wniosek pojawił się tak. Pierwszy wniosek pojawił się w 2012 i od tego czasu pani nie skorzystała z możliwości mieszkania do remontu. Dopiero w 2014 roku. Teraz, kilka tygodni temu. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jak to jest możliwe, że nie wykonano przez 5 lat decyzji? Przez te lata nigdy nie było tam nikogo z urzędu. Czy pan prezydent został przez 5 lat lekceważenia ludzkiego życia obarczony jakimkolwiek sankcjami za niewykonanie tej decyzji? Prawo przewiduje wykonanie grzywny do 50 000 zł. Kto w takim przypadku winien taką grzywnę zapłacić? Pytanie prezydent czy gmina. Nieprawdą jest, że gmina się nie zajmowała tym budynkiem. Od 2009 roku, tak jak odpowiedziałam na pytanie pierwsze, prowadziłam korespondencję jako naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, gdzie informuję najemców o możliwościach skorzystania z lokalu zamiennego, nie pomieszczenia tymczasowego. To są różne pojęcia. Jeżeli państwo pozwolą, przeczytam treść pisma z 2009 roku po decyzji. Wydział Gospodarki Lokalowej i Wydział Gospodarki Mienia, bo to są dwa wydziały, które prowadziły postępowanie. W nawiązaniu do decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dotyczących nakazu zapewnienia bezpieczeństwa najemcom lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ulicy Śmiłowskiego z uwagi na zły stan techniczny przedmiotowej nieruchomości wyjaśnię. W ramach nakazu wynikającego z decyzji z dnia 3 lipca 2009 roku usunięto gruz z dachu przedmiotowej nieruchomości, dowód na to, że ktoś tam był, oraz zabezpieczono jego konstrukcję. Natomiast w ramach realizacji decyzji nr 103 z 2009 roku wysłano trzem najemcom wnioski o przydział mieszkań z prośbą o ich wypełnienie i złożenie w wydziale. Jest rok 2009. Naszym zdaniem, zgodny z literą prawa, nakaz wyłączenia z użytkowania przedmiotowej nieruchomości i zabezpieczenia najemcom lokali zamiennych nie rozwiąże definitywnie problemu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia powodowanego stanem technicznym nieruchomości. Pozostawiona bez ochrony nieruchomość poddawana zostanie dalszemu procesowi dewastacji, na przykład w postaci rozbiórki przez osoby trzecie. Z postępowania prowadzonego przez Wydział Gospodarki Mieniem wynika, że osobą płacącą podatek od nieruchomości jest osoba, nie będę tutaj podawała imienia, nazwiska z uwagi na ochronę danych, dlatego też wnioskujemy o rozważenie możliwości ustanowienia w jej osobie kuratora masy spadkowej nieruchomości. Jako taka jest w stanie za zgodą wszystkich pozostałych współspadkobierców podjąć decyzję o remoncie lub wyburzeniu na koszt przedmiotowej nieruchomości.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o to przeanalizowanie powyższego. Dalsze postępowanie prowadził powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Dziękuję bardzo. Natomiast ja, proszę Państwa, miałbym w związku z tą sytuacją, która przed chwilą wyniknęła, prośbę, żebyśmy nie zadawali pytań z tezą. Trudno pytać się, dlaczego nikt się tam nie pojawił, jeżeli nie mamy najpierw informacji, czy ktoś tam się pojawił, czy też nie. Bardzo bym prosił, bo szanujmy się nawzajem. Bo mamy taką informację. Pani radna, jak pani widzi, jest to informacja nieprawdziwa. Jak pani przed chwilą usłyszała, jeżeli rozumiem, że po wykreśleniu danych osobowych może pani nawet dostać ten dokument, tak? Tak. No więc jeszcze raz powtórzę, to znaczy pani radna miała prawo zapytać, czy ktoś tam się pojawił, a jeżeli nie, to dlaczego? Natomiast nie stawiajmy pytań z tezą, bo jest to forma moim zdaniem nie do przyjęcia. Udzielam głosu ponownie pani naczelnej. Pytanie trzeciej pani radnej. Ile na dzień dzisiejszy jest niewykonanych decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności w naszym mieście w sferze mieszkalnictwa? Ile jest budynków w podobnym stanie technicznym? Na dzień dzisiejszy, teraz ustnie na sesji, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ile jest decyzji dotyczących stanu mieszkalnictwa, bo to jest w naszym mieście, bo to jest zasób gminy i zasób prywatny. Policzę, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, pani radna, odpowiem na piśmie. Czwarte pytanie. W tym budynku sypie się wszystko. Starsza pani tam mieszkająca cudem uniknęła wypadku, gdyż z jednej ze ścian oderwał się bojler. Kiedy ostatecznie ta pani wraz z rodziną otrzyma lokal zastępczy, a nie jak sugerowali urzędnicy lokal do kapitalnego remontu, który ma wykonać na koszty własne, proszę o podanie ostatecznego terminu. Ta pani otrzyma lokal do remontu, bo takie prawnie tej pani się należy. Powiem tylko, że otrzyma lokal do remontu na parterze jako osoba starsza z przypadłościami dotyczącymi ograniczenia ruchu i z centralnym ogrzewaniem. Taką propozycję żeśmy złożyli rodzinie. Dziękuję bardzo pani naczelnik. Rozumiem pani radna, że odpowiedzi obecnie punkt po punkcie zostały udzielone. Czy jeszcze coś panie? Jeszcze są dwie. Przepraszam bardzo. Piąte pytanie. Po wykwaterowaniu tej rodziny powiatowy inspektor będzie mógł nareszcie zgodnie z przepisami wydać decyzję o rozbiórce tego obiektu. Kto pokryje koszty tej rozbiórki, a jeśli gmina, w jaki sposób nastąpi dochodzenie ich zwrotu od właściciela? Odpowiedź na sesji. Proszę również o prynę udostępnienie pełnego stenogramu tych odpowiedzi. Szanowna pani radna, czy powiatowy postąpi tak czy inaczej, nie wiem. Jest to służba niezależna z racji przepisów prawa budowlanego. Istnieje w prawie budowlanym pojęcie tak zwanego wykonania zastępczego. Wówczas, kiedy nie ma właścicieli, budynek, o którym mówimy, posiada spadkobierców. Jest budynkiem o nieuregulowanym stanie prawnym. Z mojej wiedzy pozyskanej od starszej pani, która jest najemcą, wynika mnogość tych spadkobierców, którzy są zainteresowani tylko gruntem, a nie ponoszeniem nakładów. Dziękuję bardzo.